Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Już za chwilę, już za momencik wylatujemy z lotniska w Łodzi do Brukseli. A co tam nas czeka? Będą kofy belgijskie, frytki belgijskie, czekolada jarmarki. Jarmarki świąteczne. I my, najważniejsze, my będziemy. Stylistą mojej dzisiejszej stylizacji jest Ryanair. Bo tutaj 1, 2, 3, 4, 5 warstw. Ada jest cebulą dzisiaj. Przynajmniej widać, że z Polski. Klapka. Cała reszta naszej stylizacji mieści się w tych dwóch torbach i dwóch plecaczkach. Także dumnie reprezentujemy Dolny Śląsk. Pierwszy raz będziemy odlatywać z Łodzi. Jest takie kamera, ale lotnisko jeszcze teraz, szczególnie rano, jest mega spokojnie, także łatwo się można ze wszystkim zorientować. Nasz odlot 9.05. Nie musimy już odprawiać bagażu. Tym razem lecimy z... O, pokazałam, tu jest widać, z podręcznymi. Więc lecimy od razu do kontroli bezpieczeństwa. Wypiliśmy kawkę, czekamy już przy bramce, ale na razie na miejscu są 4 stopnie, także czekamy jeszcze trochę, aż się zrobi cieplej. No niestety po raz pierwszy zaliczyliśmy opóźnienie na lotnisku, póki co godzinne, bo jest mega gęsta mgła i samolot, którym będziemy lecieć, jeszcze nie wylądował. Cały czas czekam na okienko pogodowe, żeby znaleźć się na lotnisku. Dopiero później my będziemy mogli wsiąść, także no już czekolada gorąca belgijska nam stygnie na miejscu. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. Wypatrzyliśmy nasz lot na Flightradarze i co prawda samolot niedługo ląduje, ale w Warszawie. Nie wiem, co dalej. Dwie godziny później okazało się, że my również zostaliśmy przekierowani do Warszawy i właśnie idziemy zorganizować idziemy na modlin, na pryszą. Transport na ziemię. Na kolanach. Będzie modlin właśnie. No i cóż, czekamy, czekamy. Właśnie powinniśmy lądować w Brukseli, a wychodzimy z lotniska z Łodzi. Idziemy na autobus. Do Warszawy. Tymczasem mgła znika. O 12 mieliśmy wsiadać do autobusu, który zawiezie nas z lotniska do centrum Brukseli. Tymczasem idziemy z lotniska w Łodzi na lotnisko w Warszawie. I tak oto planowany odlot z 9.05 przeskoczył na 14.30. Dotarliśmy na lotnisko Warszawa Modlin. Już nam jest wszystko obojętne, już jesteśmy tak zmęczeni. Tak, i pada śnieg. Także teraz, żeby nas śnieżyca nie zatrzymała. No i oczywiście cała odprawa od początku. Najważniejsza sprawa. Tak, nie ma to jak się rozbierać, opakowywać. Jak się można ledwo poruszyć. I też już jesteśmy dosyć głodni. Jesteśmy 14. My od 5 na nogach. Jest 14.45 za chwilę. Lot mamy o 14.30. Nic nie wiemy, także coś zjemy. Jesteśmy mega głodni. Mamy sałatkę z automatu. 17% baterii. Drodzy Państwo, dostaliśmy rogale i wodę. Wow. Idziemy na samolot w końcu. Tyle czekaliśmy. Opakuj rogale, Grażyna. Ruszamy. Lecimy. No szok i niedowierzanie. My tu mamy pas startowy, trzeba wystartować. Lecimy? Startuj! Skrzydła! Drugie, awaria. Muszę się uszczypnąć, bo nie wiem, czy naprawdę tutaj siedzę. Udało się w końcu. Żyję. Godzina 15.35 i już za chwilę ruszamy. Myśmy ruszyli co prawda o 9.05. Ale na 9.05 może będziemy. Do zdrapywania kalendarza adwentowego. Ja nie wiem, ja teraz sprawdzam tutaj. Dalej. No, ja tu będę miała 3 takie same symbole, poproszę. No, 2 są. No, jeszcze jeden poproszę. Sorry. Nagrodę chciałam sobie zjeść rogalika, ale boję się, że kuchnie lekko się zmieniło. W środku.
Brukselka! Hehe, welcome. Ja chcę, żeby się nie zabić na schodach i już. No i fajno. Ciemno, zimno, do domu daleko. Jak tylko wylądowaliśmy, to ja od razu poczułam zapach gofrów. Przysięgam. Zapach toalety? Gofrów? A w Brugi już kiedyś byłem na statku. Tylko nie pamiętam nic za bardzo. To ten statek? Tak, to mój statek. I ja. Nie musimy czekać na bagaże, bo przyjechaliśmy z podręcznymi. Każdy z nas ma po dwie torby, w zasadzie plecak i torba. I jesteśmy na lotnisku, które jest oddalone od Brukseli około 60 km, więc musimy się dostać teraz do centrum. Już sobie obcykaliśmy mniej więcej przez internet wcześniej te autobusy. Flipko. I właśnie chcę wpisać. Kupujemy bilety i tutaj są nasze stacje. Wsiadamy na... na lotnisko. Wsiadamy na MIDI. O, skracajmy sobie, będzie łatwiej. I zostajemy tutaj. Chwila, bo oczywiście jestem łowcą okazji i wyhaczyłam, że przez internet można te bilety kupić taniej. Co robi różnicę, bo niby tylko tu 2,50 euro na osobę, ale ja wyszło nam... Ja kupiłem kolkę z napisem Belg. Tak, to co ja zaoszczędzę. No, takie niespotykane rzeczy, kola na przykład. Lubię kola. Zero. Można kupić przez internet i wtedy po 15-50 euro za osobę, czyli około za dwie osoby 150 zł. Taniej, 12 zł taka kolka. Dwie osoby w jedną stronę, 150 zł, tak mniej więcej. 15-50 za osobę. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Kawy albo coli, chociaż tej coli się napiję, może coś położę. No to pędzimy i godnie reprezentujemy Dolny Śląsk, a jesteśmy spod Łodzi. Ja też mam taki plecak. Są idealne wymiary do Ryanair. I prosto pod lotniskiem mamy tutaj przystanek Flipko. No dobra, to jednak nie jest przystanek, tu można kupić bilety. Ale to też warto wiedzieć. Ale też drożej niż w internecie. No nie wiadomo, może... Chcę sobie kupić kolę. Nie, no sprawdzałam. No dobra, okej. Okay. Okej, mamy przystanek na mapce. Lecimy z Google Maps. Nie mam pewności, że wyjdziemy do autobusu, chociaż jest piętrowy, ale jest naprawdę sporo ludzi w kolejce. Z tym, że te autobusy odjeżdżają co 20 minut, także nie trzeba na konkretną godzinę sobie typować odjazdu, tylko po prostu wiecie. Zgadnijcie, kto się nie zmieścił do autobusu. Było blisko, ale właśnie podjechamy stąd. Mamy już swoje miejsce, jednak nie wszystkie autobusy te są piętrowe. Tutaj mamy jednopoziomowe, a pojemne. I komfortowy. Przyjechaliśmy właśnie na dworzec, stąd mamy jakieś 15 minut spacerkiem do hotelu i mega się cieszę, że już jesteśmy na miejscu. Rościu właśnie tam ogarnia nasze tory. Jest zdecydowanie cieplej niż w Polsce. Wieczór może już taki chłodny, ale nawet po drzewach widać, ile jeszcze jest liści. Jeszcze trochę inny klimat. Śnieg nie pada. Oj tak. Nie dotarliśmy jeszcze do hotelu, ale zobaczyliśmy takie cudowności, że przebiegliśmy tutaj z drugiej strony ulicy. Merci! Merci, Bobku. Bobku? Czy Bobku? Merci, Bobku. No właśnie. Tutaj taki podejrzany róg. Podejrzani ludzie. Ale rysunki jakby były. To nasza nowa dzielnica, w której mieszkamy, same podejrzane tutaj. A zapach jakby. To nie było w szkole. Póki co tu czujemy taką mieszankę i takie skojarzenie z różnymi miejscami, w których byliśmy, trochę jak Berlin, no trochę jak Francja, bo wszędzie słyszałam francuski. Trochę jak Lisabon, tak. Czyli taki trochę mieszanka brudu. Jeśli chodzi o kulturę kierowców. I dziwnych rzeczy. Tak, ale jest mega klimatycznie. Są przeurocze kamienice, trochę jak w Anglii. Nie wiem, tam zapatrzyłam się. Dobra, ale jesteśmy już blisko hotelu i dobrze, że mamy taką fajną cukiernię obok. No i wszędzie widać mundial, tutaj kibice, nie wiem kto teraz gra, ale dzisiaj Polska 2-0. Akurat byliśmy w samolocie, w sensie jeszcze na lotnisku słyszałam o pierwszym golu. Także były emocje. Jest i wejście do naszego hotelu, Hotel de Finland, Firle. Nie mam pojęcia, ale jest to tutaj. Jak świątecznie. I szochy czekają. No, ale zobaczmy nasz pokój. Więcej światła? Więcej światła. I proszę bardzo. No cudnie. Zobacz, jaki jeleń. Lubię takie jelenie. Jeleń. Bardzo lubię takie jelenie. Jest jeleń. I drugi tak jeleń. Jak my. Siemka. Jest kawka. Tego tak potrzebuję. Jezu, jaka fajna lampa. Czy ty ją widzisz? Jaka fajna lampa. Może być fajna lampa. Idę zajrzeć. A wy razem ze mną.
No, szalenie miło. Wannę mamy, taki wannoprysznic. A to ja. Och. Pokaż mi teczek. Daleko widać. Daleko, daleko tam. Tam miasto widać. O, fajnie, fajnie. No, w oddali. Kochanie, Boże, jak dobrze to być. Wzięłam prysznic i wskoczyłam w świąteczną piżamkę. Grzeję nam właśnie wodę na herbatkę, bo myśleliśmy o kawce, ale teraz to tak coraz bardziej się tu wtapiam i tak rozważamy, bo szkoda nie wyjść z jednej strony. Można wstać rano i zwiedzać cały dzień. Ale szkoda też wychodzić stąd dzisiaj. Jest przed 21, także jeszcze byśmy mogli wyskoczyć na miasto, ale... Ale jest tak miło tutaj, że ja nie wiem. Przemyślimy to. Długo nie będziemy chyba myśleć. Chociaż no przeszedłbym się chwilę, nie wiem. Po jakieś frytki belgijskie, może z okolicy? Widzieliśmy. Oni to widzieli, że... To marka. Muszę się podłączyć. Widok z okna mamy naprawdę ciekawy. Myślę, że jak będzie jasno, to naprawdę tutaj będzie sporo widać. Już teraz tutaj wokół nas mieszkanka i chyba również inne hotele. Tutaj chyba teraz naszego hotelu, w ogóle cały ten budynek to jest właśnie hotel. Ale tam w oddali bardziej jakieś wieżowce, tam jakieś wieże, czyli chyba tam jest ta starsza część miasta. No zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj tam zawędrujemy. Póki co jest nam tutaj bosko, naprawdę. Jeśli chodzi o nasz hotel, na początku był tylko zachwyt i nadal no, jest mi tutaj bardzo przyjemnie i jest mega uroczo. Jestem zakochana totalnie w tej lampie, ale jest mnóstwo tego typu rzeczy. Na przykład to jest nasza tapeta. Sufit nie jest zbyt również ciekawy, drzwi podrapane i no nie jest jakoś fatalnie, ale dziwi mnie to, bo nie jest to też najtańszy nocleg, w którym nocowaliśmy. Płacimy 300 euro za 3 nocki ze śniadaniami. No, ale w sumie jesteśmy w stolicy Unii Europejskiej, także no nie wiem, jakie tutaj ogólnie są standardy. Także jest mega uroczo, mega przytulnie, miła obsługa i tak dalej, ale no jest dużo takich rzeczy, no to się bardzo rzuca w oczy, ale również rzucają się w oczy te eklery i croissanty, które Rafał mi tu zostawił. Jest teraz pod prysznicą, więc już są całe moje i już mu nie oddam. I herbatka właśnie ostygła, żeby się idealnie jej napić. Tak więc chwileczkę jeszcze na pewno tu spędzimy i zobaczymy, co dalej. Jejciu miniony, jak to pachnie. To pyszne jest, nie? Dobre. O, kocha. A tą tortoladę zrobić tą. Ciekawe, do której otwarte mają. Co? Ciekawe, do której otwarte, proszę, kiedy jest dobre, Rafał. A zobacz tego, tortoladę tą moją. Gryźnij to. Nie, odłóż to i zobacz tortoladę. Jaka ona jest przepyszna. A jest dobra. To jest mój faworyt na razie. Bo nie jadłaś czekoladowego. Boże, płakać mi się chce, cudownie. Ubraliśmy się, przygotowaliśmy do wyjścia, ale lecimy gdzieś bliziutko po coś pysznego do jedzonka. Już nie lecimy na plac, ten, na który się wybieraliśmy, bo i tak jarmarki już się skończyły dzisiaj. A chcemy się posilić, zjeść coś lokalnego, przepysznego i zaszyć się w hotelu, żeby nabrać mocy na jutro. Wszędzie jest mnóstwo takich malutkich znaków, niektóre poprzewracane, bo są takie leciutkie, totalnie. Tak, pasują do tych mini kamieniczek. Moja pierwsza belgijska, ale jest długa. Wow. Taka szybka. Belgijska. Ale pyszna. Naprawdę wrzucę jedną pyszniejszy frytki. Próbka, nie? Dobra. Obudziłam się nam. To jest w całości. Frytka z mięsem jest super. O, czekaj, zobaczmy jakie są. Wyruszyliśmy na prawdziwe łowy. Wracamy jeszcze z pysznościami do hotelu. Zjedliśmy sobie kepsika z frytkami w środku i dla tych frytek było warto, ale ogólnie tanie, takie przeciętne. Tak, tak. A mięso to takie normalne. Tak, bo chcieliśmy coś takiego, co nie wiedzieliśmy, co dostaniemy tak naprawdę, ale było spoko. Ale frytki chrupiące przepyszne. Tak, no i właśnie jeszcze chcieliśmy więcej frytek, niedobór frytek belgijskich poczuliśmy, także wracamy z torebeczką. Mamy tak. Też belgijskie piwka i czekoladę. Belgijskie frytki. Do hotelu się obiadać.
Ekspresowo ponownie wskoczyłam w piżamkę. Mamy fryteczki. Mamy tutaj ulotki o różnych ciekawych miejscach, które planujemy odwiedzić i były one w recepcji, więc zaraz się zabieramy za czytanie. Chciałam jeszcze odpalić w tle telewizor, żeby coś tam do nas po francusku gadało, ale coś nie możemy sygnału na razie złapać. Będziemy jeszcze kombinować, ale najważniejsze są fryteczki. Wskoczyłam już w orto soczewki i naprawdę oczy mi się zamykają. Dziękujemy pięknie, że byliście z nami cały dzień intensywny, który nas totalnie przeczołgał. Miało być bardziej świątecznie, vlogmasowo, miał być jarmarka, no wszystko nadrobimy jutro. Także teraz już nabieramy moce. No i jak na nas dosyć wyjątkowo wcześnie kładziemy się spać przed 12. No ja jestem pewna, że ja zaraz padnę. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze, do zobaczenia jutro!